Pierwszy punkt naszej wspólnej wyprawy to Wałbrzych. Witamy na kolejnym odcinku. Jesteśmy w Wałbrzychu, w Totenbergu. Są dzisiaj goście, jest Dawid. Siemka. I jest dzisiaj z nami Jacek. Witam wszystkich widzów. Witamy z tego miejsca. Krótka historia, którą odpowiedzą wam Jacek i Kowal. Może Jacek zacznie. Znajdujemy się w miejscu, które służyło upamiętnieniu w głównej mierze pamięci Ślązaków poległych w czasie I wojny światowej oraz robotników poległych w kopalniach. Wiadomo, że budowle takie miały cel propagandowy. Biorąc pod uwagę, że obiekt ten powstał w latach 1935-38, służyło to generalnie propagowaniu ideologii faszystowskiej, ale trzeba pamiętać, że pomimo, że Wałbrzych znajdował się w granicach Republiki Weimarskiej, a tutaj ruch faszystowski nie posiadał dużego poparcia, zatem postawienie takiej budowli miało na celu pokazanie siłę, potęgę i wielkie możliwości ruchu faszystowskiego. Kowal, przed chwilą był tutaj fajny pan, który też powiedział nam sporo historii. Tak. Dziękujemy Jackowi za świetną historię. Tak. Ale czego dowiedziałeś się dzisiaj od tego pana? Od tego pana dokładnie tych samych informacji mniej więcej, co przekazał nam przed chwilą Jacek. Czyli właśnie, że sam budynek jest właśnie mauzoleum. Jest on właśnie dla upamiętnienia poległych tutaj żołnierzy oraz robotników, w większości górników w kopalniach. I dla upamiętnienia został tutaj postawiony. Z takich jeszcze ciekawostek to... Gdzieś tutaj w okolicy mamy bunkry. Jest w okolicy właśnie bunkier. Jest też, da się do tego budynku zejść na dół do piwnic, co zrobimy w tym odcinku. Oraz zobaczycie, jak wygląda sam budynek z góry. Z ciekawostek... Muszę pan w sumie większość... Mura, na murze znaleźliśmy starodawny herb Wałbrzycha, co stanowi dosyć istotny dokument. Bo tak, bo ten herb się już na czasie, na przestrzeni lat zmienił. Tak, ale nie został, że tak powiem, bardzo zdemolowany, jest zniszczony, wiadomo. Tak samo zębem czasu. W samym budynku jeszcze jest ściana, na której jeszcze kiedyś była właśnie upamiętniająca tablica, która została już wyrwana ze ściany, leży chyba obok. Zobaczycie ją w odcinku. Zapraszamy was do oglądania. Chodźcie za nami. Totenburg powstał w latach 1936-1938 jako pomnik chwały. Miał upamiętniać 170 tysięcy Ślązaków, którzy stracili życie podczas I wojny światowej, 25 bojowników NSDAP, a także ofiary wypadków w kopalniach. W pracach uczestniczyły wałbrzyskie firmy oraz miejscowi kamieniarze. Otóż jest też drugie dno. W latach 30. XX wieku Hitler nie miał wielu zwolenników, zarówno w Wałbrzychu, jak i jego okolicy. Więc pod przykrywką monumentalnego pomnika skrywał się motyw propagandowy. Totenburg miał pomóc nazistom w szerzeniu swojej ideologii. To właśnie w tym miejscu organizowano później nazistowskie uroczystości. Totenburg powstał jako monumentalna była, wyglądem przypominającą starożytną świątynię. Naziści lubowali się w starożytności i chętnie z niej czerpali, także w rozwiązaniach architektonicznych. Doskonale wiedział o tym Robert Tischler, twórca tego oraz kilku innych podobnych pomników chwały. Była miała 24 metry szerokości na 27 metrów długości oraz ponad 6 metrów wysokości. Przed obiektem znajdował się duży plac defiladowy. Miejsce powstania tej tajemniczej budowli wcale nie było przypadkowe. Celowo wytypowano wzgórze dominujące nad Śródmieściem, które dodatkowo będzie doskonale widziane z różnych stron. Wewnątrz posadowionej na planie prostokąta budowli urządzono arkadowy dziedziniec, do którego prowadziło wąskie wejście umieszczone pośrodku fasady. Sklepienia krużganka pokryte zostały marmurowo-złotą mozaiką, a posadzkę w tym miejscu wyłożono płytami z karkonoskiego granitu
Obecnie Totenburg pozbawiony jest praktycznie wszystkich pierwotnych elementów wyposażenia. Nie ma śladu po misternie zdobionej kolumnie, będącej podstawą wiecznego znicza. Zniknęły też rzeźby orłów oraz swastyki i oryginalne napisy. Sklepienia krużganków pokrywają pozostałości barwnych mozaik. Jedyną zachowaną dekoracją, którą można odnaleźć w jednym z pobocznych pomieszczeń, jest wyryty w kamieniu herb Wałbrzycha. Czy miejsce nadal skrywa w sobie jakieś tajemnice? A więc jesteśmy w budowli i teraz sobie ją zwiedzimy, więc zapraszamy. Zwróćcie uwagę, że znajdujemy się właśnie w pomieszczeniu, w którym widnieje dawny herb Wałbrzycha, zachowany i niezniszczony. Tutaj jest jeszcze jasno. A tu jest jasno. W tym pomieszczeniu widać fragmenty, że znajdował się tutaj jeszcze strop na dlani, który niestety uległ dewastacji. To pomieszczenie, w którym się znajdujemy, jest tak zwanym mastabem, czyli miejscem, gdzie pozornie musimy pamiętać o tym, że to miejsce, gdzie się znajdujemy, nie jest prawdziwym mauzoleum, tylko tak zwanym cetofagiem, czyli mauzoleum pozornym. Czyli nie składano tutaj ciał, szczątków, tylko miało to charakter bardziej symboliczny. Dlatego jeszcze sadza była, jak się to paliło, widać. Ciemniejsze są te cegły na górze. Ale znajdujemy się w pomieszczeniu w sumie, w którym w tym miejscu znajdowała się tablica upamiętniająca właśnie tych poległych żołnierzy i robotników tutaj z kopalń, która być może właśnie leży tu. Bo z naszych domysłów podejrzewamy, że to może być właśnie... Są jeszcze pozostałości liter, tylko trudnych do odczytania. Tak. No, to było tu. Tak, to było na tej ścianie, tylko zostało po prostu wyrwane z tej ściany. Siłą. Tutaj podobnie, też chyba się znajdowało stop, to były te miejsca na belki. Po jednej, po drugiej stronie, tylko zostały jeszcze te same dziury z tych belek. Tak, nie ma zamykania belki. No i tędy się da wyjść właśnie na górę, po ścianach. Gdzie właśnie młodzież lokalna sobie wychodzi na górę. Ale mi się zainteresowałem bardziej tym. Ja się tam chodzisz spokojnie. Są... Tylko jak to można wejść tu? Teraz pokombinujemy. Już mam po tym pewnie. Żeby to opadać na ścianę. Jestem w środku. Poszłem na przeszpiegi. Zobaczyć, czy da się w ogóle przejść
to wszystko naokoło podziemią. Kadwójkę mam ze sobą. Sprawdzę też, czy coś się na kadwójce nie pojawia. Tylko to będę musiał się... Oj, nie uderzyć. O, jest przeciąg. Jest niezły przeciąg. Wow. No powiem wam, że ciekawie to wygląda. Wow. No, można spokojnie tu wchodzić, chłopaki. O kurde, uwaga. O. Można wchodzić, tu jest przejście dalej. Pomieszczenie jest duże? No, tu się określić w wymiarach przybliżonych? Tutaj jak przejdziemy na drugą stronę, jest tak samo jak tu wysoko. Czyli my zmieścimy się wszyscy, tylko musimy po kolei jeden za drugim tam wejść. Przejście tam dalej? Tak, czy... tak, dokładnie. No, o, no z latarka mi coś. No to jesteśmy na dole. No to chłodno, nie? Chłodno jest. Tutaj fajnie. Mamy rejestr wszystkich. O. Tych, którzy się odważyli, zeszli. Tak. Pozdrawiamy. Dragala, Nicera, Trąbkę, Piskorza, komputer. No. Radiator, gruby, gruby, chudy, Tepek, Pepe, Knot, Knikt, Snop. No, wszyscy to, że się odważyli. Trzeba powoli zajrzeć. A w ogóle nie woda, ale... Do odważnych światełek. Tu już jest podmokłe, więc... Tak, tak. Nie będziemy tam chodzić. Trzeba wchodzić. Dalej nie, ale przejdziemy w drugą stronę tam. Da się. Tak, chodzimy, mówisz? No, tutaj jest tak, że... Czy jak jest mokro, to nie wiem, czy jest sens. Nie, nie, wiesz, tutaj mamy dziewięć. Aha. Możesz sobie wejść tam, teraz ja się postanę. No nie jestem fajny do przeprowadzania sesji, tylko... Tylko ja będę tam woda. Tylko fluxa tam gdzieś postawić, nie? No. To idziemy tam w drugą stronę raczej. Chyba się przejdziemy się. O, też jest woda. Tak, tak. Ale po kamieniach mógłby spróbować. Mógłby przejść. Tak. Będziemy próbowali. Ale bo ja w drugą stronę tam nie ma tej wody. Tam się da przejść chyba naokoło. Czyli co, bardziej to próbujemy. Tylko z tej strony mamy też kolejne boczne wejścia, czyli do tych mastawów. Do takich właśnie tych, no. Czy co, pójdziemy tam? To czekaj, ja sprawdzę, czy się da. Czy no, to, czy da ci chyba da, bo to nie. No, bo na przykład niektóre kamienie są głębiej pod wodą. No, właśnie, wow. Widzę, właśnie widzę, że niektóre nie są takie. Nie są takie. Albo będziesz chociaż trochę płytę w ziemi, w wodzie. No to nie wiem, czy jest ryzyko. No, to tak samo. Wszędzie woda. No i dalej jest ciężko już iść. No tak. Raczej w drugą stronę będzie głośniej. Halo? Kogoś słychać. Ciężko byłoby tu zawrócić. Oj, chodź, będzie spadł. Kowal tańczy nad wodą. Puścina kowala to daje mniej więcej pogląd, jak wysokie jest to pomieszczenie. No. Według mnie może mieć około 3 metrów wysokości. 2,5 metra szerokości. Jesteśmy pod krużgankami, które po całym obiektem są. No właśnie takie w wersji szczątkowej. Podpiwniczone są jak tutaj. W wersji szczątkowej. Ale tamtym tym patrzymy. My się wydamy. Nie, no tu wody już nie ma. Tam właśnie jest pomieszczonko. Właśnie ten macek? Jak się to odmienia? Ale co? To miejsce tam, macew czy? Masta. No właśnie. No, no tutaj już tej wody tak nie ma. To się zamieni na wyzwanie, bo zrobi, o, coś się zachowało, albo jakiś przez kogoś malowany. Chyba przez kogoś. No, przez kogoś. No i tu. I tam jest to długie wejście. Przy okazji widać, jaka jest grubość samych fundamentów. O, to tak. Mniej więcej 1,5 metra grubości. No. O, dobrze, to się.
No i tu już jest... No, jakby nie ten gruz, to podejrzewam, nie dałoby się tutaj wyjść tam. Nie wiem, dobrze ten gruz się tutaj usypał. Trzeba się schylić. Jak to wejść? Jak to? Tu jest chyba właśnie wejść, żeby wyjść. A i tu jest zresztą, wiesz, ten pomokły tak jak dalej. Ja tam zobaczę. Tak, może do odpływać. Tak, tu jest wejść. Uwaga, no, za ważne nogi. Nogi. To tyle tych kamieni, nie? No to są chyba tego... porzucone z góry raczej. No tu się już... tu już się robi też wilgotna podłoga. Ta posadzka. Tak, już woda. O. No i teraz jakbyśmy zakręcili, to najwyraźniej byśmy się tam, gdzie podeszło. To się pewnie nawet lepiej na wejść. No też nie wiem, że się tam jest tak jaka łuży, że byśmy tylko sobie nogi jeszcze bardziej złoczyli. A jest tam to fajne pomieszczenie, gdzie można by sesję przeprowadzić tam tutaj. Ja się idę zamienić z Danielem. Nie wiem, czyli wrócimy się tam. Który pilnuje sprzętu. Zamienimy się z Danielem, tak, który jest pilnuje sprzętu. I przeprowadzicie sesję najwyżej w tamtym pomieszczeniu, bo fajne. A tu no tutaj nie będziemy się dalej zapuszczać, ze względu na to, że mamy za słabe wyposażenie na nogach. Nie mamy obuwia wodoodpornego. Jestem raczej tak letnio ubrany, nie? No jesteśmy bardziej na... No, buty mamy cienkie i nie wodoodporne. Ale by się tu dało wejść, zobacz. No tędy byłoby prościej. A to będziemy wiedzieć na przyszłość, że tędy jest prościej chyba wyjść. Tutaj noga i tam. Słabiutko by tu było. Po tym drągu, tutaj? Albo tu. Nie, bo nie ma tych kamieni tutaj. W tym kamieniu. No tak. Tutaj noga, tutaj długa noga i siup kolankiem w drogę. Masz po drogę. Nie, no nie wychodzimy. Nie, chyba tam idziemy, tamtą drogą. Wyjdę sobie z tamtej strony, podanie na pójdę. No właśnie, i bo nie. Stawi. Dobra, to idę po niego. No dobra, wyprowadź. Zadziwiające jest to, że na ścianach są ślady tak jakby spalenia. Tak. Jest widać, że się to chyba najpierw paliło. Drewno to też musiało mieć ten. Też było użyte w konstrukcji. Dobra, to może by nie będzie... Tak, już dlatego... Ja tylko idę do Daniela. A to powiedz mu, jak to wygląda sytuacja i... To jakby co wołajcie. Daniel, to zamienimy się. Zrobisz sesję, tam jest fajne pomieszczenie, które nie ma wody. A tutaj podzielimy jest fajne jedno pomieszczenie, nie jest na drugą stronę. No, tam dalej się da... Już woda... Jakby można powiedzieć, jeden trójkąt tam zajmuje woda, no nie? No. Ja tu jestem. Idę czekać. Dawid zamiany. Boże, Dawid. Daniel, robimy zamiany. Ja będę już ze starszym wejść, żeby się nie bać. No, ja się boję być tam. Nie ma się czego bać. Nie ma się czego bać. Jest bezpiecznie. Jest bezpiecznie. To się jeszcze na łeb nie zabrać. Półtora metra tego. Betonu. Gdzie zdaję? Aha, to pan Jacek się wymienia, dobra. No Boże, pan Jacek. No tam dalej pójdziemy, myślę, tam jest woda. Myślę, że teraz jest dobrze. Można się zapuścić delikatnie. Mamy grupę małych eksploratorów. Tamy? Tutaj jest pan powierzch. Tutaj jest delikatna trochę wody. Ale aha. A drugi? Super. Wymienię wejść. A, tutaj dużo. Na skarbie domalowane. A woda wszędzie.
Nie mogę. Tam dużo wody, widzę. Tak, ciężko by się wejść. Żeby nie wpaść. A tam dalej nie tylko woda. Jakby się chciało w ten wetę, no, tam już. To tędy można przejść, tylko że... Czy można, ale tam już tyle wody jest, że... tam jest tyle wody? Proszę pan, podam. Tak, dziękuję, dziękuję. O, no i mam tego buta. Gdzieś tam do przodu? Ojej, musi. Bardzo wody. Tam buty mogą być mokre, żebym to biały nie był cały mokry. No ciężko tutaj po tej kamyczkach, a tam już idziemy, tak. Tutaj szedł, to nie wiem, to był niezły kąza. I oczywiście na pewno. Ale tu nieźle musiało być załamane. Tu tylko chyba tyle, tu więcej raczej wody nie podejdzie. Dobra, to przeszliśmy wszystko. No bo nie było najgorzej. Nie było najgorzej. Gorzej jakbym się przewrócił jednym ten kamień i bym tak upadł. To... Świeżmy tam, tu paszą. A, no, żeby tam ten... No, to już jesteśmy tym łatwiejszym, to łatwiejszym wyjściem. Właśnie tutaj jest pierwsze wejście, no. Tak. Łatwiejszym niż tamto. To się później okazuje, że to jest łatwiej i krótciej. No, to no, tu jest prościej potem. Tak, bo tu może na to ten... Prościej jest wiele. O wiele, wiele. No, fajnie to tam. Nikt za nami nie szedł. A to dostał, czy co? Dostał się chyba. Dobra, chodź, idziemy tędy i wychodzimy. Nie! Oj, Kowal, zobacz ten kamerę. O, o. Spoko, tylko poszło. No, może. Patrz, co się dzieje, robić na tako. Włącza się, włącza. No, no to samo. Włącza się, włącza. Bo ja to samo, patrz, wyłączyła się właśnie. Ale to już nie, to już powiem, że nam nie styka, coś wstyka. Już na pewno ma wpływu. A, to tak. Tutaj. Wysokość jest 3 metry, a szerokie. Ja, to na bicy? Tak, bikula, tam jeszcze widziałem jeden, za tą. Przez kogoś będzie? Czy to jest tak, kogoś. Po łacinie. Po łacinie. Słowa, po łacinie. No i zapisałem się. No, ta bulula. Tak, po łacinie. No, po potem. Ale się na banka powiedziała. Zobaczyła. No i tu masz jeszcze tam jeszcze też napis właśnie po łacinie, co widziałem. Da. No i tu nie wiem, prawda, jednak praktycznie sesja lepiej zrobić na górze. No tam jest jeden pokoju, gdzie jest pomieszczenie. Już tu zglaziłem tą torbą, jeszcze wróciłem się. A masz torbę? No, wróciłem się tam. Aha. I możemy się tam w tamtym miejscu. Bardziej tu. Albo tu, w tym korytarzu. No. Bo w korytarzu chcesz sesję zrobić. No, można. No to dobra. Daj, to jest tak. Pisze. Dobra. A, tutaj, na ten korytarz. No, dobra, tylko że to jeszcze nie wilgotno daje. Tak, bardzo wilgotno. Jeśli byśmy na kamieniu postawili, a jest coś wolny. Nie no, na kamieniu jak postawicie, to... Popatrz, suche, całkowicie suche. Jakbyś postawić na tym, albo gdzieś tam dalej masz coś jeszcze suchego. Nie, super. Jest... Chcę się zobaczyć, czy w ogóle nas widać w miarę dobrze. Już popatrzę. Dobra, czekaj, zobacz tam. Tak, spoko. Przypomnij, bo to jeszcze bardziej w dół. O, dobra. No, będę poprawił. Czekaj, gdzie dokładnie? O, tu wszędzie jest grzyb. No, myślę, że będzie. Ta wódka na razie milczy, nie? Mi milczała, tak. Ja miałem w wcześniejszym przejściu, to nie milczałem. Wow. Ktoś też wchodzi. Od was, nie? Aha, to może, no.
Do tego jak przejdziesz, to się, za, to się załączy. Dużego on nie wiem, myślę, że... Dużego nie, kluksa bym postawił na środek, na kamieni. Teraz ja nie przejdę. Nie, trochę dalej, trochę dalej. Trochę dalej, no. Wtedy nie powinno się zaleźć na kamieni, bo na kamieniach są. Na kamieniach są tak, tak. To są, że są. Tak, tak, no to się właśnie jedna się załączyła po ciebie. Odejdź. Stańcie sobie tutaj. Nie, nie tędy. No bo dobra. Tędy. Tutaj tak, bo nie po kamieczkach. Nie po kamieczkach. Tak, tak, bo nie po kamieczkach, bo to spokojnie, tu nie ma wody. To jest wilgotna ziemia. Tutaj tędy? Nie musicie pokazać. Po kamieczkach. Stańcie sobie dalej troszkę. Dalej sobie stańcie, dobrze? Żebyśmy mieli takie... Przenieśmy tego kamienia na środek. Tego? No. Na luz. A, ja nie wiem, czy nie będę w zasięgu. Nie, nie wiem. Witamy. Jeżeli ktoś jest w tym miejscu, jeżeli jakaś energia tutaj egzystuje, widać. Prosimy o jakiś znak. Możesz zbliżyć się do tego urządzenia. Z tej strony lub z tej strony. Jeżeli zbliżysz się i odpalisz zieloną lampkę, odpowiesz nam na tak. Jeżeli zbliżysz się z drugiej strony, na czerwono, odpowiedź nie. Dzięki. Zrozumiałem instrukcję. Czy strzeżesz tego miejsca? Są tu także inne urządzenia, które możesz dotknąć. Jesteś tutaj jakimś poległym żołnierzem, który tego miejsca pilnuje. Jeżeli jesteś żołnierzem, który pilnuje tego miejsca, zapal na zielono. Jeżeli jesteś górnikiem lub pracownikiem kopalni, zapal na czerwono. Interpretujemy, że tak, że jest teraz. My zadaliśmy pytanie, czy jest żołnierzem. Odpowiedział nam, że żołnierzem. To jakby zaświecił nam na czerwono. Czyli albo polski, albo niemiecki. Znaczy poległym tutaj polskim raczej, goniącym tych ziem. Na czerwono by nam odpowiedział, czy jest pracownikiem kopalni. No jest. Zginąłeś w obronie tego miejsca? Czy zginąłeś broniąc tego miejsca?
przykład. Dziękujemy za odpowiedź. Ale mam zadał jakieś inne pytanie. Koła, to masz jakiś pomysł? Pani odpowiada. Nie mam. Czy możemy tu przebywać? Zielone to tak, czerwone nie. Czy nie masz nic przeciwko? Pozyskaj energię z urządzeń. Cisza. Z ciebie cicho. Dobra. Czyli na ogół wiesz, że tutaj chodzi dużo ludzi. Zwiedzających. To jest, czuć, że to jest dobry. Mhm. Dobry byt. To czyli mi czuć. Fajnie odpowiada. Jesteś mężczyzną polskiej narodowości, tak? Może teraz być troszkę, może różne czynniki mogą wpłynąć na to, że teraz na przykład nie odpowiada. Czasem może potrzebować więcej czasu, energii, czasem może go coś rozpraszać albo coś. Dobra, przejdźcie sobie teraz, oświetlcie sobie oczy. Mężczyzną polskim na mieście. Czy jest Polakiem? Dziękujemy. Czy znajdziemy też kogoś na górze? Czy na górze też ktoś jest z tobą? Nie. Jakieś piknięcie? Słyszałem, ale to może ktoś... No słyszałem jakieś piknięcie. Ktoś może coś na górze odpalał, jakieś urządzenie. No to... Tak, to. Było, ale nawet się nie zmienił kolor. No. No właśnie. Tak, nie wiem, co to wszystko. Czy jest was tu więcej?
Nie wiem, czy nie poszedł w tym miejscu. Może to być. Gdyby jeszcze raz tak powiedzieć. Już dwa razy powtórzyłem pytanie. Jesteś tu dalej? Odpowiedz na to ostatnie pytanie i wychodzimy. Czy jest was tutaj więcej? Dziękujemy za odpowiedzi. Jeżeli jesteś tu gdzieś w okolicy, zostań w tym miejscu. Poruszałem, to się założyło. Trzy tylko dałeś? Tak. Tak? Mhm. Ja na ruch? Tak. Jeszcze to cię. Dwa. Trzy. To jest dosyć jakieś czerwone, to jest bardzo blisko. Bardzo blisko jest. Dobra, dobra. Dzięki. Teraz ona by dobra. No, dzień dobry. Podobało mi się, powiem. Tak, widzenia. Czemu panu bramki nie mogą czuć? Teraz można włączyć tą lampkę. No, czekaj, Dawid. Aha, już tam lampkę. Jeszcze lampka. Gdzie wychodzimy? Tam koło pana Jacka. Tamtędy. No, tamtędy będzie. Koło pana Jacka. Pan, koło ja tamtędy. Na pewno wszystko pięte. Jak sesja? Fajnie, bardzo fajnie. Fajne odpowiedzi, ale na końcu poszedł. Na pytanie. Może wejść o tym ten. Pytanie, czy jest tu latarki nam w ogóle tutaj szwankują. Tak, już dwie. Tu nic takiego ciekawego nie ma. Albo chodźmy się na tą drugą stronę. Tu? W budynku? Postawić parę rzeczy i po prostu się wyciszyć. Aha, no to ciężko będzie. Tak, to czyli musi być cisza, tak? Tak, no przydałoby się. To nie, to tu poczekam. Tu jeszcze też. Tu jest to jasne. Będziemy musiał doświetlać. I tak mam wyłączoną lampę. Może tu tylko ostatni. Tu masz nawet dwie stacje ustawić. Na tych może oknach nie, ale na podłodze. Dobra, zróbmy jeszcze jedną. Ale z mikrofonem? Tu są. Aha, no dobra. Rękami mi się. Tak? No, bo jest mi stało. A, dobra.
Czy w tym miejscu ktoś jest? Inni jeszcze jest, nie? Drugie strony próbują wejść na górę. Inni niż wy, nie? No, na dół. Na dół tam. Weź grubę. Jeszcze tu wszyscy są wyjście. Tak. A tam jest inna, tylko mi się też tym pomyśle. Zawsze będzie babę kontaktu. No, na dole jest bardziej kontakt niż tutaj. Na dole jest. Na dole jest. Tutaj bardziej musi być taka cisza, cisza. Musi być. Musisz być tutaj ciężej, nie będziesz. Więc nie będziesz chciał wypływać przez to, że tak. Tu jest głośno, jest dużo ludzi. I nie przebywałoby w takim miejscu. Nie dać nam znaku po prostu. No. Mhm. Jak będzie bez odpowiedzi, to 3 minut myślę, że nie dłużej. No, bo w pudle jest. Kończę. Jeżeli przeszkadzają ci tutaj ludzie, którzy tutaj chodzą wszędzie, i chciałbyś ich przegonić, dać nam taki znak, to zapal na czerwono. Niezłe jaja, nie? No, niezłe tylko. To jeszcze mam... Minutę mam. Tam mu wygodnie. Nie przeszkodzi. No. Pozostańcie w tym miejscu, nie podążajcie za nami. Czyli w sumie kontakt z nimi tylko na dole. Tylko na dole. I kończymy przygodę eksploracji w tym miejscu. Tutaj zapraszam wszystkich. Później dołączyli do nas załoga młodych eksploratorów. Zapraszamy tutaj. Ważna informacja to taka, że odkryliśmy. Dzisiaj mamy 8 czerwca 2024 roku. A tak się składa, że w dniu jutrzejszym przypada 86. rocznica, kiedy ten obiekt został oddany do użytku. Miało to miejsce podczas zebrania grupy NSDAP. Niestety, ten obiekt jest głównie związany z historią Niemców, faszystów, którzy oddawali hołd w pierwszej kolejności żołnierzom poległym w czasie I wojny światowej, ale wiadomo, jaki był podtekst. Co możemy jeszcze dodać? Złapaliśmy kontakt z prawdopodobnie żołnierzem, który pilnuje jakby tych piwnic tutaj. Góra, słaby kontakt. Jak widzieliście na materiale, pewnie przez to, że chodzi tu dużo obserwatorów, dużo innych grup, dużo młodzieży i tak dalej. Tego kontaktu gdzieś tutaj na obrzeżach i tutaj na górze nie mamy, ale w piwnicy nawiązaliśmy fajny kontakt, ale później on niestety ucichł. To będzie tyle w tym odcinku. Tutaj kończymy. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Trzymajcie się, widzimy się w kolejnym odcinku. Subskrybować kanał. Cześć.